Malta. Przecudna wyspa na Morzu Śródziemnym i prawdziwy motoryzacyjny skarbiec. Jak zmieniają się maltańskie ulice i co czyni z tej niewielkiej wyspy prawdziwy raj dla każdego miłośnika motoryzacji, opowie nam dziś dziennikarz motoryzacyjny, nasz redakcyjny kolega Bartosz Gondek. Jeszcze 6 lat temu, kiedy byliśmy po raz pierwszy na Malcie, królowały tutaj samochody angielskie, Austiny, Rowery, wiele innych marek, już u nas bardzo często zapomnianych, takie cuda jak na przykład mój faworyt z lat młodzieńczych Morris Marina. Dzisiaj tych samochodów już zupełnie nie ma, wyparły je samochody japońskie, wyparły je Toyoty, wyparły je Nissany, wyparły je Isuzu, których u nas się nie uświadczy. No i to jest prawdziwy raj dla wielbicieli Youngtimerów, bo to są głównie samochody od lat 80. do początku 90. No jak ktoś ma samochód z rocznika 2000, to już jest naprawdę nieźle, się tak rozglądam, bo oni tutaj lubią wpadać na turystów. Słuchajcie, i coś, co wzbudza absolutny zachwyt każdego miłośnika klasyków, to na przykład taki autobusik Toyoty. Ja ich nie pamiętam już z ulic. One zniknęły gdzieś tam na początku lat 90., pod koniec 80., kojarzą nam się z filmami z Azji, ale nie tylko, na Malcie, proszę, pięknie zachowany klasyk jest. Autobus Toyoty w wersji Afryka. Zobaczcie, a tutaj jeden z najpopularniejszych samochodów na Malcie. To jest dowód na to, jak różne rzeczy można zrobić. Na przykład z klasycznego pierwszego Yarisa, Yaris z bagażnikiem, z zupełnie innym znaczkiem, bo oni tutaj bardzo lubią na Malcie zmieniać znaczki. To jest też już egzemplarz muzealny, bardzo ciekawa rzecz. W takim stanie, powiedzmy sobie, typowo maltańskim, popatrzcie. Faktycznie obecnie na Malcie królują japońskie marki samochodów, jednak to Wielka Brytania i Włochy stanowią historię maltańskiej motoryzacji. Udamy się teraz do miejsca, gdzie w zasięgu jednego spojrzenia można zobaczyć 50 lat epopei wyspiarskich automobilistów. Malta to prawdziwy skansen samochodów, niestety już nie brytyjskich, ale jest takie miejsce właśnie tutaj w Qawrze, które jest pewnego rodzaju rezerwatem tego, co jeździło po Malcie w czasach dawnych i najdawniejszych, rezerwatem wspaniałej brytyjskiej, ale również i włoskiej motoryzacji, miejscem, gdzie możemy zobaczyć naprawdę niesamowite pojazdy, wspaniałe Alfa Romeo, Jaguary, Jenseny, nietypowe mini. Zresztą co ja wam będę opowiadał? Słuchajcie, zobaczcie, tutaj widzicie za mną bardzo elegancką replikę Bugatti, naprawdę świetną, a my po prostu idziemy do środka, zobaczymy, co tam można zobaczyć. O, ja już mogę przejść. Wnętrze jest klimatyzowane, znajduje się w garażu podziemnym apartamentowca. To, na co warto zwrócić uwagę, bo jestem tutaj 4. raz, to wiem, co mówię. Słuchajcie, ta kolekcja się cały czas powiększa i to jest wspaniałe, bo znam muzea, gdzie te kolekcje są takie same, gdzie obrastają kurzem, gdzie coś przybywa, wybywa, a tutaj jest coraz więcej, coraz bogaciej. Zacząłem gromadzić moją prywatną kolekcję 48 lat temu. To było naprawdę bardzo dawno temu. Muzeum jest publicznie otwarte od 15 lat. Oczywiście cały czas ulepszamy muzeum. Ulepszamy poprzez dodawanie coraz lepszych klas, coraz lepszych modeli. Oczywiście w przyszłości będziemy jeszcze lepiej dbali o to miejsce. Moi synowie będą kontynuować pracę w naszym muzeum i będą tworzyć to miejsce nawet lepiej ode mnie. Niektórzy sobie pomyślą, co możemy zobaczyć w takim małym muzeum w Qawrze, ale nasz gospodarz naprawdę postarał się i dołożył wszelkich starań, aby ta ekspozycja była na pewno nie lokalna, a co najmniej, no już można powiedzieć, taka śmiało europejska. Od nieznanej u nas, a dosyć popularnej we Włoszech Lancii Ardei, która tutaj stoi akurat po lewej stronie, przez wybitną Alfa Romeo Giuliettę Sprint Specjal. To jest taki samochód, słuchajcie, który można już dzisiaj określić jako samochód snów. stały bywalec najdroższych aukcji. Posiadanie takiego samochodu to jest posiadanie samochodowego arystokraty absolutnie. Tych kabrioletów Alfy, zobaczcie, jest tutaj naprawdę sporo. Kolejna wielka rzecz, piękna Alfa, również w kabriolecie. Tutaj znajduje się akurat pieczątka, że ten samochód należy do tej kolekcji. Takie samo auto widziałem jeszcze tylko w jednej kolekcji, słuchajcie, w kolekcji księcia Rainie. Z tą piękną Alfą 2000 Spider, która najprawdopodobniej brała udział w rajdzie Mille Miglia, sąsiaduje kolejne wielkie marzenie każdego kolekcjonera, czyli druga wersja Chevroleta Corvette, ta taka najbardziej barokowa. Zwróćcie uwagę te zęby, prawda, takie te podwójne lampy, pierwsza miała pojedyncze. To charakterystyczne czerwone wnętrze z wielką sportową kierownicą. Ach, cóż to jest za samochód. I to jeszcze w takim stanie, bo trzeba powiedzieć, że muzeum na Malcie to jest muzeum samochodów, które są perfekcyjnie odrestaurowane. I na chwilę, słuchajcie, zanurzymy się w kolejnym takim włoskim kantorku, miniemy te piękne Alfy. Zobaczcie, mamy tutaj prześmiesznego Abartha, zrobionego na bazie Fiata 500 w wersji Spider. Mamy klasycznego Fiata 600, mamy piękną kolekcję tych coraz bardziej popularnych i kultowych 500-ek, ale także mamy coś, co wzbudza szybsze bicie serca u wszystkich kolekcjonerów samochodów włoskich. Fiat 1600 Cabriolet, czyli tak zwany Fiat Oscar. Tak, to jest samochód, o którym wszyscy marzą, to jest samochód, którego wszyscy chcą, no i który jest coraz bardziej ceniony na rynku kolekcjonerskim. Już niedługo przekroczy zapewne kolejną barierę cenową i stanie się czymś takim jak ta Alfa 2000, samochodem, o którym można powiedzieć, że jest oldtimerem snów. Zobaczcie, kochani, a to jest taka gablotka, która jest gablotką mojego dzieciństwa. Ja myślę, że wielu z Was, którzy będą oglądali ten materiał, również mogą spokojnie powiedzieć, że to jest gablotka jego dzieciństwa. Mamy tutaj bardzo dużo modeli Matchboxa, tych pierwszych modeli z lat 70., 80., początku 90., jeszcze w tych charakterystycznych takich kartonikach, pudełeczkach kartonikowych. Ja widzę tutaj już teraz przynajmniej 10 samochodów, które kiedyś znajdowały się w mojej kolekcji. Mówię kiedyś, no bo wiecie, jak się było dzieckiem, człowiek zamieniał, gubił, bawił się, rozbijał, ale one rzeczywiście przewinęły się gdzieś tam przez mój dom. Są też takie, których nigdy nie miałem, ale które zawsze chciałem mieć. Niesamowity powrót do dawnych czasów. Piękna kolekcja. Tak samo to wszystko, słuchajcie, właśnie tutaj w Qawrze na Malcie. Jedna jest pewna, jeszcze kilka lat temu nie było tutaj takiego zagęszczenia samochodów i mało kiedy, mało w którym miejscu w Europie można zobaczyć tak dużo odrestaurowanych na przykład Jaguarów E-Type, nie mówiąc już o innych Jaguarach, które zobaczymy tam zaraz z boku. Ale wystarczy popatrzeć na to, co znajduje się bezpośrednio za mną, żeby już po prostu oszaleć. A tutaj koło mnie Austin Healey, samochód, który przywitaliśmy niedawno na pruszczańskim blokowaniu McDonalda. Piękne brytyjskie auto, wspaniały roadster, ale dziś bardziej chciałem powiedzieć o tym samochodzie, który znajduje się po mojej prawej stronie. To jest Fiat 125. Jak spojrzymy na karoserię, wydaje nam się bardzo znajoma, jednak mimo to to jest zupełnie inny samochód. Gdybyśmy zajrzeli do środka, otworzyli maskę, zobaczyli zawieszenie, okazałoby się, że z tego prawdziwego Fiata 125, 125P zostało bardzo niewiele. A wielka szkoda, bo w przeciwieństwie do naszego samochodu, który bazował technologicznie na starszym Fiacie 1500, ten Fiat nie tylko wspaniale wygląda, ale jeszcze lepiej jeździ. Mówiliśmy wcześniej o Jaguarach, mówiliśmy o E-Type, mówiliśmy o tych Jaguarach, które znajdują się obok. To oczywiście XK140, Jaguar C-Type, zwłaszcza C-Type to jest taki model, który powstał w liczbie tylko kilkudziesięciu sztuk. Typowy, sportowy, super drogi, super unikalny Jaguar. Słuchajcie, i to wszystko właśnie tutaj, ja nie mam więcej pytań. No dobra. Super samochody super samochodami, a mówiliśmy o tym, że to jest jedyne miejsce, gdzie można zobaczyć tą prawdziwą, dawną, maltańską, brytyjsko-maltańską motoryzację. To miejsce ma misję i to widać. Zobaczycie za mną za chwilę Austiny, zobaczycie Morrisy, zobaczycie samochody, które, no bo oczywiście nie te super auta, ale właśnie te, które jeździły po Malcie w czasach, kiedy było tutaj i mniej turystów z Francji, i z Azji, i z Polski, i zdecydowanie spokojniej, no i zdecydowanie więcej tych wpływów brytyjskich, bo dzisiaj, tak jak już wspominałem, zostały tylko bary. I to jest wspaniałe, że oprócz tych wszystkich niesamowicie drogich kolekcjonerskich aut znalazło się miejsce właśnie na tą prawdziwą maltańską historię. Lata 50. kojarzą nam się z jazzem, z wolnością, z rzeczami, które u nas w okresie stalinizmu nie były dostępne. Tutaj możemy zobaczyć bardzo ciekawy samochód właśnie z lat 50. To jest Austin A140 Somerset Drophead Coupe. Mimo tego, że my byśmy go nazwali kabriolet, możemy też zobaczyć modę i możemy też zobaczyć, słuchajcie, na przykład wózki oraz motocykle z tamtego okresu. To oczywiście klasyczne brytyjskie BSA, takie, które jeździły i w Anglii, ale także i tutaj na Malcie, a dzisiaj są marzeniem wszystkich kolekcjonerów również w Polsce. Zobaczcie, Ford Cortina Lotus Mark 1 to są takie samochody, których my w zasadzie w ogóle nie znamy, a Brytyjczycy jak tutaj przychodzą, to kwiczą. Sportowe auto z Wielkiej Brytanii, biorące udział w dużych i małych wyścigach, znane z międzynarodowych rajdów, ale przede wszystkim z tak zwanej formuły. Formuły, która kształtowała najlepszych kierowców wywodzących się z Wielkiej Brytanii. I ten samochód, możemy powiedzieć, to jest absolutnie kult style korony brytyjskiej, tak samo jak mini międzynarodowy, a ten tak naprawdę został gdzieś tam u siebie w Wielkiej Brytanii, w dawnych koloniach. Ja się wcale nie dziwię, że on tutaj stoi na honorowym miejscu. I tak w tej przepięknej Lancii Ardei kończymy naszą podróż po niezwykłym Muzeum Motoryzacji w Qawrze. Muzeum zrodzonym z pasji jednego człowieka, który ma jeszcze jedną pasję. Tą pasją jest Polska. Bywa w Polsce bardzo często, bywa na nartach w Zakopanym, świetnie zna Kraków. Także to jest takie miejsce, które nam Polakom jest niezwykle bliskie. Nie tylko ze względu na to, że dzielimy te motoryzacyjne pasje z całym światem, ale także, że są tutaj różne polskie akcenty, choćby w osobie właściciela. Kochani, warto odżałować 10 euro na osobę. Warto nie tylko nad morze, nie tylko na plażę i na lody, ale także wpaść tutaj, będąc na Malcie. To niezwykła podróż, podróż romantyczna, po czasach, kiedy motoryzacja była prawdziwą motoryzacją, mężczyźni byli prawdziwymi mężczyznami, a kobiety sprawiały, że od razu można się było w nich zakochać.